Teraz się zajmiemy tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem. Najpierw musimy sobie przygotować pendrive'a sformatowanym pod FAT32. Wtedy umieszczamy go w konsoli. Wchodzimy sobie w ustawienia. System. I mamy tutaj tworzenie kopii zapasowych. Jeśli chcemy wszystkie dane sobie skopiować razem z danymi gier, to nam potrzeba trochę więcej, bo tu mamy 716 giga, ale my tego nie potrzebujemy, sobie najwyżej ściągniemy. Musimy sobie to usunąć, potwierdzić. Tu mamy dane zapasowe, zrzuty ekranów i tak dalej. Mamy pendrive'a 30 giga. Spróbujemy go stworzyć teraz. Wszystkie dane sobie skopiować na tego pendrive'a. No to lecimy. Stworzymy kopię zapasową. Teraz konsola nam się zrestartuje i zacznie nam kopiowanie danych na pendrive'a. Teraz to wykonywanie kopii zapasowych. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Około 11 minut. Ale my sobie na razie przyspieszymy to. Jeszcze nam pozostało około 20 sekund. Teraz będziemy mieli stworzoną. Ok, teraz się zajmiemy pobieraniem pliku realizacyjnego na PS4 Pro. Musimy wejść sobie na stronę PlayStation.com. Wchodzimy następnie sobie w pomoc. Wchodzimy w opcję sprzęt. Wybieramy sobie konsolę. Tu mamy oprogramowanie. I tutaj mamy plik ten do pobrania. On zajmuje około 1 giga. Tutaj jest 1 giga. Po ściągnięciu pliku musimy sobie stworzyć foldery. Teraz powiem jakie. Ok. Po ściągnięciu musimy sobie zrobić foldery. Pierwszy będzie PS4. Następnie będzie update. I w update wkładamy ten plik, który ściągnęliśmy. Ok, teraz możemy przejść do następnego etapu. Teraz zajmiemy się wymianą dysku HDD na SSD. Coś takiego. Śrubokręcik nam będzie potrzebny. I oczywiście konsola. Konsolę odwracamy do góry nogami. Musimy ściągnąć tą zaślepkę. O,
Panie nam otworzyła. Teraz musimy sobie odkręcić tą śrubkę. Odkładamy. Wyciągamy dysk razem z kieszenią. I mamy tu cztery śrubeczki do rozkręcenia. Jedna jest. Mamy drugą. Jest trzecia. Jest czwarta. No, tu mamy taki dysk. On jest o pojemności 1 tera. Odkładamy go sobie spokojnie na bok. I montujemy dysk SSD. Troszkę trzeba sobie pomóc, bo on jest o wiele chudszy niż tamten. Ale myślę, że to pójdzie jakoś sprawnie. Nie poszło. No, no. Tu mamy już jedną śrubkę przykręconą. Zabieramy się za drugą. Mamy i drugą. Jedna strona już jest. Teraz się zabieramy za drugą stronę. Nie musimy tak mocno dokręcać, bo nic tu nie ma mechanicznego. Nic nie będzie, żadnych wibracji. I oto mamy dysk zamontowany w kieszeni. Wkładamy go teraz z powrotem do konsoli. Leciutko dopychamy. Dokręcamy jeszcze jedną śrubeczką. Mamy to do tego zaślepka. Teraz nastąpi pierwsze uruchomienie konsoli po wymianie dysku z HDD na SSD. Podłączamy pada kablem do konsoli i wciskamy przycisk PS. Następnie przesuwamy na OK. Wkładamy pendrive'a z oprogramowaniem naprawczym. Wciskamy OK i czekamy, kiedy konsola znajdzie swoje oprogramowanie i zacznie je wczytywać na nowy dysk. Gdzieś trochę jej to zajmuje. Musimy chwileczkę poczekać. Tak, nastąpi instalacja.
wszystkich danych, które tam zostaną utracone. Chcemy kontynuować? Oczywiście, że tak. Nastąpił restart. I teraz zacznie się wczytywanie softu. My trochę to przyspieszymy. Ok. W 100% się wczytało. Nastąpił ponowny restart konsoli. Konsola się uruchomiła do programowania fabrycznego. PS, wybierzemy sobie swój język, oczywiście polski. Dalej. Pomiń, nie mamy kamery. Nie wiem, czy mamy Warszawę tutaj. Jest Warszawa. 22.54, jest to nagrywane, wszystko się zgadza. Dalej. Dalej. Potwierdź i kontynuuj. Akceptujemy umowę, rozpocznij teraz. Użytkownik pierwszy, witamy. I mamy konsolę odpaloną na dysku SSD. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych części, następnych filmów. Trzymajcie się ciepło, hej!